29 kwietnia na strzelnicy brackiej Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnem odbył się coroczny turniej o buławę hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Turniej w Czarnem rozpoczyna cykl turniejów w całym okręgu pomorskim Bractw Kurkowych i odbywa się już po raz 18. Bractwo Kurkowe w Czarnem funkcjonuje od 25 lutego 2005 roku. Dzisiaj jest to 18 turniej o buławę hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Jest to zaczerpnięte z historii Czarnego, ponieważ w 1627 roku pod Czarnem stoczył właśnie hetman Stanisław Koniecpolski zwycięską bitwę ze Szwedami. Buława jest buławą przechodnią, a więc przez rok czasu jest w posiadaniu zwycięzcy, a na drugi rok otrzymuje replikę tej buławy jako pamiątkę. Ostatnim zwycięzcą był brat Józef Jarosz z Bractwa Kurkowego w Toruniu. Tak się złożyło, że w zeszłym roku przyjechałem tutaj i wystrzelałem, właśnie zdobyłem buławę hetmana Koniecpolskiego i ta buława u mnie stała w moim biurze, ja mam biuro tłumaczeń, stała na honorowym miejscu, także klienci przychodząc wszyscy podziwiali, co to za człowiek, który jakieś buławy tutaj ma, prawda? No w tym roku przywiozłem tu tą buławę i będę się starał zdobyć ją ponownie. Ktoś, kto dobrze strzela, ma większe szanse, ale jak to od szczęścia zależy. Bo ja mam taki przykład od nas z bractwa, kolega przyszedł i mówi: Józek, zapomniałem okularów, słuchaj, gdzie jest kur? Ja mu pokazałem, tam. Aha, wziął karabinek, strzelił i kur spadł. Bractwo w Czarnym poznałem chyba bodaj przed 15, czy już dobrze koło 15 lat, jak zaczynali strzelać. Wtedy oczywiście nie mieli tej pięknej strzelnicy, na której się teraz znajdujemy, natomiast strzelaliśmy wtedy z wiatrówek. I tak się złożyło, że ja akurat w tym roku kupiłem sobie wyczynową, porządną wiatrówkę. Jak przyjechałem z tą wiatrówką tutaj do Czarnego, się okazało, że tutaj są też wiatrówki, ale wszystkie takie raczej, jak to mówią, z promocji w Tesco, prawda, po 100 zł za sztukę, więc wszyscy stwierdzili: Józef, będziemy strzelali z twojej wiatrówki. Ponieważ ona była nowa, to nie chciałem pozwolić, żeby sami obsługiwali i obsługiwałem przez całe strzelanie tą wiatrówkę sam. No po 2 godzinach stwierdziłem, że ja też powinienem w końcu strzelić z tej wiatrówki, bo jeszcze nie strzelałem. I z tego zmęczenia, chyba ze zmęczenia, wystrzelałem 2 tarcze u was. Zdobyłem wtedy 2 tarcze. I dodatkowo są jeszcze strzelania o tarcze. I tarcza jest ufundowana, szukamy sponsora. Tak jak dzisiaj mamy 2 sponsorów, jest tarcza bracka i tarcza okręgu. Oprócz tego są zawody o Grand Prix, a więc okręgu pomorskiego. A więc walczymy to na każdym jednym spotkaniu w bractwie i wtedy zwycięzcy są wyłaniani po roku czasu. Moja pierwsza wizyta w bractwie w Polsce w ogóle przypadła na dzisiejsze uroczystości i strzelanie w bractwie w Czarnym. Od wielu lat Bractwo w Czarnym jest tym właśnie bractwem, gdzie rozpoczynamy tak zwany sezon strzelecki w Okręgu Pomorskim. Dla mnie to szczególny zaszczyt, że właśnie do tego bractwa właśnie przybyłem. A dlaczego? Dlatego, że chociażby z uwagi na to, że wiele lat temu urodziłem się w powiecie czuchowskim, a dokładnie w Czuchowie i przez kilka lat mieszkałem w tym pięknym mieście. Dlatego przybycie do tego bractwa, które słynie z gościnności, wręcz rodzinnej atmosfery, powodowało mną, że właśnie tutaj przybyłem. Zaczniemy od tarczy sponsora. 3. miejsce, Paweł Hinz. Rozbrykał się generalnie. 2. miejsce, Andrzej Gwizdała. Brawo! W domu zostanie. 1. miejsce, Józef Jarosz. Józef się przywiązuje, dlatego. Tak. Proszę bardzo. Kocha Czarny. I teraz tarcza sponsora. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Czarnym, Marek Mozol. 3. miejsce, Tomasz Klas. 2. miejsce, Jan Kubiak. Żonie przekażesz. O, coś pięknego. Coś pięknego. Gratuluję. Dziękuję. Teraz stań tutaj sobie spokojnie. Jeszcze 1. miejsce, Piotr Kowieski. Proszę bardzo.
Tarcza naszego króla Henryka Jaćkowskiego. Trzecie miejsce. Piotr Góra. Góra się nie zejdzie, ale byśmy się spotkali. Dziękuję wszystkim. Wszystkim siostrom, braciom dziękuję, szczególnie z Czarnego. Jak zawsze, najmilsze towarzystwo. Drugie miejsce, Arkadiusz Müller. Do firmy pasuje i do domu też pasuje. Zdrowie. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję wzajemnie. I pierwsze miejsce, Krzysztof Tyda. No, takie wielkie wydarzenie w mojej córki. Dziękuję bardzo. Żeby podnosić toasty. Tarcze bracko Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym. Trzecie miejsce Mariusz Moga. Drugie miejsce Piotr Czapiewski. I pierwsze miejsce nasz brat Andrzej Gwizdała. Bardzo przyda się. Sztandarowe strzelanie, obławę przechodnią hetmana Stanisława Koniecpolskiego. A przepraszam, jeszcze tarcza okręgu. Ta tarcza jest bez nagród, a więc przeczytam trzecie miejsce Piotr Czapleski, nagrody będą wręczone. Drugie Krzysztof Tyda, a pierwsze Kazimierz Krefta. Jak pamiętacie, są to specjalne w tym roku tarcze 30-lecia dwóch braci Starogardzkiego i Wejherowskiego. To są tylko okazjonalne. Taki się tylko ukaże 12 przez cały rok. Więcej nie będzie. Dlatego też się pojawią oczywiście Wejherowie brata Tomasza. Puchary będą w następnym miejscu. No i teraz buława. Napięcie rośnie. Trzecie miejsce. Król Rzeczypospolitej Polskiej. Paweł Pitt. Co to będzie proszę dalej? Prezesa Zjednoczenia. Co to Paweł będzie dalej? Drugie miejsce. Kamil Pilk. No i te króle! Ale jeśli oni pojadą do Austrii, to ja współczuję tam. Gratuluję. To jest tak, nie dość im jednego królestwa, to następnego szukają. Tak. I pierwsze miejsce. I tą buławę przechodnią Kazimierz Laskowski. Gratuluję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I proszę. I szanowni bracia i siostry, ostatnie odznaczenie jest. Tutaj ten dyplom jest dla brata Kazimierza Laskowskiego. Drugie miejsce w strzelaniu o dotarcie okrejny od strzelmistrza. Jak to ładnie wygląda? Po tej stronie mamy podpis strzelmistrza Krzysztofa Tydę. To jest historyczny podpis. I tu jest mój podpis. A to wszystko trafia gdzie? Do Okręgu Pomorskiego, tak do Starogardu. Tak jest. Brawo. Kaziku, jak zawsze z niekłamanym zaszczytem wręczam ci kolejne odznaczenie. Tym razem drugie miejsce, klejnot strzelmistrza Zjednoczenia. Uwielbiam strzelania organizowane przez Bractwa Kurkowe. 30 lat temu stworzyliśmy Bractwo Kurkowe w Starogardzie Gdańskim i od tego czasu jeżdżę na różne strzelania. Każde z bractw ma taką ideę, żeby jedno ze strzelań, które organizuje, stało się takim strzelaniem sztandarowym. I na tym sztandarowym strzelaniu zawsze wystawia się bardzo piękną nagrodę. Podziwiam Czarne za to, że bardzo dawno już temu wystawili główną nagrodę, buławę hetmana Koniecpolskiego. Zawsze o niej marzyłem. Nigdy nie zwyciężyłem, bo zwyciężyć taką nagrodę, wygrać taką nagrodę jest bardzo trudno. Dzisiaj niespodziewanie wygrałem ją. To uszczęścia czy też umiejętności? To znaczy ja wiedziałem gdzie strzelić. Ale to też jest łódź szczęścia oczywiście, bo tutaj strzela się do kura, który spada w momencie niekiedy niespodziewanym. Każde bractwo właśnie ma taką ideę, żeby mieć swoją główną nagrodę. Pokazuję buławę ręką, na której jest pierścień świętej Katarzyny ze Starogardu Gdańskiego. To jest nasza główna nagroda, także każdy z dobrych strzelców stara się zdobyć w każdym bractwie coś takiego, żeby miał na pamiątkę na całe życie. To jest satysfakcja ze strzelania,
przekonanie, że jest się dobrym strzelcem, no udowodnione nagrodą, którą potem się gdzieś tam w domu zostawia i pokazuje się wszystkim, którzy przychodzą. I potem, no na przykład 3 szable pułkownika Masztalerza w Chojnicach, 2 złote jednorożce. To są główne nagrody, jedna w Chojnicach, drugie jest w Lidzbarku Welskim. Mam 2 srebrne jaszczurki z Torunia. To są właśnie cenne, piękne nagrody o niepowtarzalnym uroku.